Proszę Państwa, wszyscy się zastanawiają, o co poszło z tym układem INF. Przypomnę, że układ ten wyeliminował całkowicie w Europie pociski odpalane z wyrzutni naziemnych, to jest bardzo ważne, że z naziemnych, o zasięgu od 500 do 5500 km. Przez chwilę puśćmy wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że to jest właśnie pocisk Nowator 9M729. I pokażemy Państwu kość niezgody, która doprowadziła do obecnie zawieszenia, a być może, że po pół roku do kompletnej eliminacji tego układu rozbrojeniowego. No więc to jest, wyobraźmy sobie ten pocisk. Zignorujmy amerykańskie oznaczenia. To jest rura o długości prawie 8 metrów, o średnicy pół metra i tutaj długość. I to jest najważniejsze pytanie. Poprzedni pocisk wystrzeliwany z wyrzutni Iskander był pociskiem samosterującym, czyli startował pionowo, po czym przechodził do lotu poziomego i mógł zaatakować cele odległe o ponad 400 km, ale nie dotykając tej granicy 500 km. Czyli było to 490 km według deklaracji rosyjskich. Nazywał się on 9M728. No i od 2012 roku, jak mówią Amerykanie, i opieramy się tutaj na doniesieniach amerykańskich wywiadowczych, Rosjanie zaczęli budować nowy pocisk o nowym oznaczeniu 9M729. To był ten sam, jak Rosjanie twierdzą, ten sam pocisk, tylko przedłużony o 53 cm. 53 cm od mniej więcej od nasady nosa aż do góry. I te 53 cm pozornie zaważyło na całym układzie INF, bo Amerykanie twierdzą, że 53 cm przy niezmienionej konstrukcji daje zasięg większy od 500 km, czyli wkraczający w ten zabroniony zasięg 5500. Rosjanie tymczasem mówią, że myśmy skonstruowali nowy pocisk w biurze Nowator 7M729, co prawda dłuższy o 53 cm, ale te 53 cm to jest lepszy system sterowania i nowa, bardzo gwałtowna głowica. Czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło, twierdzą Rosjanie. Zmienił się zapas paliwa, silnik, zmieniła się tylko głowica. I Rosjanie mówią, że ten pocisk jest cięższy, ma ten sam zapas paliwa, ten sam silnik, większą głowicę, więc ma mniejszy zasięg. Rosjanie twierdzą, że nawet jego zasięg dochodzi do 460 km. Amerykanie mówią, że to jest nieprawda i na zasadzie danych wywiadowczych uważają, że na poligonie Kapustin Jar próbowano go wielokrotnie przy zasięgu wkraczającym w ten zabroniony odcinek 5500 km. Amerykanie twierdzą, że ten nowy pocisk w nowej wyrzutni, tym razem jest to nie dwa pociski, ale cztery, w nowym ustawieniu zdecydowanie narusza ten układ INF i naruszył go już w momencie, kiedy był konstruowany, czyli od 2012 roku. Proszę Państwa, to startuje pionowo, jak powiedziałem, przechodzi do lotu poziomego i teraz jest całe pytanie, jaki to ma zasięg. Rosjanie po tym, jak NATO w grudniu 2018 roku orzekło w Brukseli, że zgadzają się na argumenty amerykańskie i że ten pocisk może naruszać postanowienia układu, wezwali ich do korektury, do tego, żeby się pozbyli tego systemu, na co Rosjanie zareagowali konferencją, niespodziewaną konferencją prasową pod Moskwą, na którym pokazali kontener zawierający ten pocisk, no 8-metrowy kontener, ale stwierdzili, że pokazali przekrój tego pocisku, który ma świadczyć, że tam się nic nie zmieniło, zmniejszył się wręcz zasięg, natomiast zwiększyła się głowica. Natomiast Amerykanie mówią, że to ich nie przekonuje, bo nie widzieli budowy samego pocisku. Rosjanie odpowiadają, że nie można tego rozbroić, tego konteneru wyjąć, bo jest hermetyczny. Natomiast pokazali ten nowy system broni, który się nazywa Iskander-M. I
Ostatecznie wszystko rozstrzygnęła deklaracja amerykańska i posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, które zgodziło się z argumentacją amerykańską, że te 53 centymetry, te 53 centymetry naruszają układ. Doprowadziło to do jego rozkładu, natomiast bądźmy, proszę Państwa, realistami. Gdzieś tam w tle czają się Chiny. Amerykanie w tej chwili przenieśli ciężkość zbrojeń, ciężkość wysiłku obronnego na Azję i tam właśnie są Chiny. Otóż i Związek Radziecki dawny, a obecnie Rosja i Stany Zjednoczone miały zabronione rozwoju, zabroniono im rozwoju na mocy tego porozumienia przez długie lata, praktycznie rzecz biorąc do tej pory, pocisków zarówno startujących pionowo i po torze balistycznym atakujące cele, jak i tych, które właśnie omawiamy, pocisków samosterujących, cruise missiles, jak to mówią Amerykanie, ponieważ ten układ wyeliminował z Europy całą kategorię broni. Amerykańskie Tomahawki, wystrzeliwane z wyrzutni lądowych, rosyjskie z SS-20, no i pociski o mniejszym zasięgu. Na długie lata Europa była od tego wolna i nagle w tej chwili to wszystko prysło. Natomiast tak naprawdę gdzieś w tle czują się Chińczycy. Amerykanie twierdzą, że Chińczycy weszli w tę lukę jak w masło i zbudowali swoją precyzyjną broń, pociski rakietowe, które się mieszczą w tej zabronionej przez układ INF kategorii i rozwinęli ją do takich rozmiarów i do takiej precyzji, że stali się tak naprawdę najbardziej zaawansowaną potęgą w tych konstrukcjach. Na to Amerykanie sobie pozwolić nie mogą. Ten kontredans z wypowiedziami dotyczący tych 53 centymetrów jest oczywiście dla publiczności, dla wszystkich. Natomiast gdzieś tam czają się Chińczycy, którzy zbudowali, jak twierdzą Amerykanie, najbardziej precyzyjne i najbardziej groźne rakiety mieszczące się w tym zabronionym zasięgu. Czy ten układ jest martwy? Myślę, że już w tej chwili można się z nim powoli pożegnać, ponieważ Rosjanie zapowiedzieli, że będą rozwijać pociski o znacznie większym zasięgu niż te właśnie przedłużone o 53 centymetry pociski samosterujące, że dostosują do wyrzutni lądowej. Cała rzecz chodzi o wyrzutnie lądowe, że dostosują do wyrzutni lądowej rozwijane absolutnie bez przeszkód pociski morskie i powietrzne. Natomiast Amerykanie zapowiedzieli, że być może elementem tego całego następnego kontredansu między Moskwą a Waszyngtonem będzie, i tu proszę Państwa uwaga, Redzikowo. Po raz pierwszy Amerykanie stwierdzili, że u nas w Redzikowie ta cała instalacja może służyć do przechwytywania i niszczenia rakiet rosyjskich. Do tej pory mówili wyłącznie o Iranie. Natomiast co robią Rosjanie? Otóż z doniesień rosyjskich wynika, że będą pracować albo już pracują nad jeszcze jedną kategorią broni, rakietą balistyczną o zasięgu powyżej 5000 km, 5500-5700, czyli oczywiście zabronioną do tej pory, którą mogą ustawić gdzieś tam na Kamczatce. I Rosjanie twierdzą, że za pomocą takiej rakiety balistycznej będą mogli sięgnąć większość celów na terenie Stanów Zjednoczonych. Co to wszystko, proszę Państwa, oznacza? Te 53 centymetry, od których żeśmy zaczęli, które stały się tak naprawdę pretekstem, te 53 centymetry mogą doprowadzić do bardzo gwałtownego rozwoju zbrojeń w tym właśnie zasięgu rakietowych. 5500 w Europie i na całym świecie. Jeśli mówimy o Kamczatce, jeśli mówimy o Azji, to być może, że to wszystko ruszy dopiero. Poczekajmy jeszcze wszakże pół roku, ponieważ pewnego rodzaju białe flagi zostały wypuszczone w Waszyngtonie, które świadczą o tym, że można ewentualnie się jeszcze porozumieć pod warunkiem, że Rosjanie zniszczą te właśnie przedłużone o 53 cm pociski i ich wyrzutnie. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. W każdym razie na naszych oczach
Proszę Państwa, toczy się pewnego rodzaju gra Moskwy z Waszyngtonem, Waszyngtonem z Moskwą. W tle są jednak Chińczycy i to Chińczycy tak naprawdę za pomocą tych zbudowanych przez siebie nowoczesnych i precyzyjnych pocisków także grają w tym wszystkim rolę, o czym zdajemy się zapominać tutaj w Europie.